Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 4 The Room. Słuchajcie, dzieje się naprawdę ciężko, znaczy ciężko dzieje się, o, polska język, trudna być. Dzieje się dużo rzeczy, dużo ciekawych, strasznych trochę też rzeczy. Przeczytaliśmy, o co chodzi i jak mniej więcej chyba klepnąć tego przyzwania diabła. Podejrzewam, że diabeł zostanie przyzwany, a my będziemy musieli go wypędzić z powrotem. Tak strzelam, bo jeśli to te teksty są napisane w ten sposób, to ja czuję, że to się przyda, po prostu. Zastanawia mnie tylko te włócznie, jak ja mam te włócznie pozyskać, czy to będzie gdzieś na miejscu, czy coś. No i o co chodzi z tym kawałkiem matki, czy to będzie gdzieś ten do zebrania, czy coś takiego. Nie wiem, czy będziemy mieli następną lokację jeszcze, czy coś. Nie mam pojęcia. O, zamknięte. Czyli musimy do sypialni iść. Tam jest coś otwarte. Tu. Co tu? O Jezu, ile tu jest notatek. Patrzcie, maszyna do pisania. No dobra, czytamy tu wszystko. Kawałek czerwonej kartki. Wow, ile tekstu będzie. O co chodzi z tym pokojem? Jest pokryty krwią i rdzą. To jest mój pokój. Ale co do cholery się z nim stało? Ten pokój. Czy to naprawdę jest mój pokój? Jest w okropnym stanie. Powietrze jest takie ciężkie. Głowa mnie strasznie boli. Straszne. To wygląda jak twarz. O czym ja do cholery piszę? Joseph. Czy to będą notatki ludzi, którzy w tym pokoju byli, czy coś takiego? To by miało sens. W sensie, co mieszkali w tym pokoju. Może to będą myśli tych ludzi spisane, albo... Wow. Dzieje się, ludzie, dzieje się naprawdę. Czerwona kartka. Nie mogę zburzyć ściany. Joseph. A, to jest też od Josepha. Dalej idziemy. Eileen mnie tylko przeszkadzał, mi zagradza drogę. Kiedy dzwon zabrzmi, Eileen to będzie to samo, co równa się ciało matki, krew. Ja wiem już, co tu się będzie działo. O, słuchajcie, ja chyba już wiem, co się będzie działo. O Chryste. To będzie bardzo podobne do poprzednich części Silent Hilla. Tu chodzi o to, że on, Walter, chce sprowadzić swoją matkę w cielesnej postaci, a Eileen będzie tą cielesną postacią. Ta matka ma przejąć ciało Eileen. Chore gówno. Ale mi się to podoba. Wow. No, ja jestem już tylko ciekawy, w jaki sposób to się będzie działo, nie? Boję się tego, ale to może być mocne, ale wow. Dobra, krwawy tom, chyba dobrze to tłumaczę. Aha, bo tu jest cytat w ogóle z tej książki, właśnie z tego Crimson Tome. I w tej notatce to jest, nie musieliśmy do tego pokoju wchodzić, na to wychodzi, tylko tutaj ten pokój to są wskazówki dla nas. Tych wskazówek mogłoby nie być, bo Silent Hill zwykle się nie rządził aż takimi prostymi, wiecie, takimi, że tu masz to, użyj, tu masz to. A widzę, że ta część tak trochę ma, bo dalej jest informacja, że część tego ciała to jest w pokoju tego Superintendent's Room, czy coś takiego, tego nadzorcy. Słuchajcie, ja już wiem, o co chodzi. Trzeba będzie pójść do pokoju nadzorcy, wyjąć stamtąd tą pępowinę i ta pępowina trzeba to będzie pochować, te, no... ciele tego typa. Tak. Czyli trzeba będzie mu może dać to do ręki? Nie wiem, jak to będzie... Czy mu, nie wiem, rozerwać klatkę piersiową, wsadzić mu to pępowinę do... Nie wiem. Nie wiem, ale w każdym razie trzeba będzie pewnie to pępowinę wyjąć teraz z tego pudełka i użyć jej. Tak strzelam. No to by miało sens. To ma dużo sensu. To jest w ogóle nowa maszyna do pisania. Eileen, przejdziesz stąd? Weź przejdź, kobito, bo normalnie ty mnie zaraz do szewskiej pasji doprowadzisz. Czy jeszcze coś tu mogę zebrać? Tu jest ta świeca, ale nie mogę tej świecy zebrać. Są tylko... Jaka ona smutna jest. Boże, trochę mi się jej szkoda zaczęło robić. Serio. Kurde, no nie czuję się z tym dobrze, że ona dostała tyle bęcków, ale z drugiej strony ja też bęcki dostałem. Dobra, czyli ten pokój to był pokój taki, który miał mi... Aha, i tu jest ta ściana. The gate to hell. Brama do piekieł. A to... Czemu ja muszę zniszczyć tą ścianę? Dobra, wejdźmy do... No dobra, tu się dzieje. Wszędzie są te świece. Kuźwa, wszędzie dosłownie. Co ja mam tutaj teraz wejść? Czy mam jakoś tą ścianę zburzyć? Ale ja jeśli mam zburzyć, to jak? Tą ścianę.
Ja mogę w ogóle coś z tą ścianą zrobić? Przepraszam cię, znowu się przesunę. Boże, w nią chyba niechcący uderzyłem. Nie, no ja też nie mogę tego zburzyć, więc... Kichnęłaś? Sorry. Jezu, jak ona jest pokrwawiona, przepraszam cię, że tak cię ranię. Będę musiał jak najszybciej uleczyć, bo mi się jej szkoda robi. Serio. A nie chcę, żeby cierpiała, aż tak. To jest aż przykre, przykro się na to patrzy. Obudziłem się w pokoju, to jest dziwne teraz, to jest bardzo dziwne. Nie, tam jest jakiś typ. Idziemy stąd. O, fuck. Świeca! I to w ten natychmiast nau! W tym momencie! Świeca i medalion. Raz, raz, raz. Ten medalion zaraz mi się skończy. Mam tylko jeden, dobra. Zakładaj to. Bierz tego typa. Nie możesz? A tu możesz? Stawiaj to świecę. Chowaj się, debilu. Idź mnie stąd. Coś daje ta świeca w ogóle? Daje, bo się chowa, debil. Won, paszeł! Nie ma cię tu, już cię tu nie widzę. Idź mnie stąd, śmierdzisz. Niech się ta świeca dopali. Boże, kochany, jakie rzeczy tu się dzieją. Ja na spokojnie do pokoju wchodzę, wyspać się nie mogę. Sąsiad przez ścianę włazi. Przez tego grzyba się przenosi drogą kropelkową. Pasożyt jeden. O Jezu, dobra. Świeca niech się dopali, bo ja nie mam pewności, czy ten dziad zniknie, czy nie zniknie. Ciekawe, czy w sypialni zniknie ten drugi debil. Miałem 7 świec, nie? Już mam 6. Dobra, na razie to może odpuścimy ten medalion. Ja go zrzucę z powrotem. Bo nie wydaje mi się, jakby był mi jakoś mocno potrzebny. No troszeczkę chyba dostał, delikatnie. Jedną tą świecę sobie weźmiemy. Mamy ich jeszcze 5 w ekwipunku, także chyba nie jest aż tak źle. Albo ja po prostu tych nawiedzeń aż tyle nie miałem. Może mi się losują, może nie w każdym przejściu gry jest tyle nawiedzeń, tyle samo. Nie mam pojęcia, czy to tak działa, czy nie. W każdym razie jedno creepy nawiedzenie już żeśmy wypędzili. Sąsiada ze ściany. To powinno się autentycznie nazywać Neighbor from the Wall. Czy coś takiego. Czekaj, jak było to napisane? Return from room 302 of the past. A, to był pokój 302 z przeszłości, czyli kiedyś ten pokój tak wyglądał, był obstawiony świecami, tak? Przez tego Josepha pewnie. Czyli to była taka projekcja pokoju 302 przez od Josepha. To by miało jakiś tam sens poniekąd. No dobrze, ale my musimy zburzyć tą ścianę, czy coś? Zapisaliśmy grę, czy my mamy coś, co może zburzyć ścianę? Raczej mi się nie wydaje. Mamy mnóstwo kijów. Mamy też jeszcze pickaxe. Wydaje mi się, że żeby zburzyć ścianę, to tylko taki kilof mógłby zburzyć tą ścianę, jeśli już. Ale czy mam go brać? W sumie zobaczymy, jak ja się wrócę stąd, to zobaczymy, gdzie ja się wrócę. Jeśli się wrócę z pokoju, z powrotem do tego pokoju 302 z przyszłości, czy coś takiego, no to wtedy bierzemy tutaj, wracamy tutaj, bierzemy kilof i próbujemy tym kilofem zburzyć ścianę. To mi się wydaje dobrym pomysłem i też, że to trzeba zrobić. Aczkolwiek wiecie, no dobra, wróciliśmy się, czyli trzeba tą ścianę zburzyć. Okej. Okay. Chyba, że mam wyjść z tego pokoju jakoś i coś zrobić? Nie wiem. Grzyb? Nie ma grzyba. Dobra, spróbuję kilofem zburzyć ścianę. Może się nie uda, bo to w sumie jest... Bo to w sumie jest nieobowiązkowa rzecz, żeby ten kilof w ogóle podnieść, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. To by było głupie, gdyby to było obowiązkowe, bo można było przypadkiem nie podnieść go, ale... Ale warto spróbować różnych kombinacji, okej? Okay? Tego... O, wejdź tam. Tego do piekła wejścia. No, przekonamy się, za chwilę się przekonamy. Spróbujemy, jak się nie uda, to zrzucę z powrotem ten kilof. Jest trochę latania tutaj, nie? No jest, jest. Dobra, no prawdopodobnie tamten ziomek nie miał kilofa. Ja mam. Czekaj, zamachnij się. Pierdzielnij z całej epy. Ej, ty się odsuń, bo jak normalnie tym czekanem w pysk dostaniesz, to nie będzie co zbierać. Nie, ta ściana chyba nie puści. To był głupi pomysł, to co ja zrobiłem teraz. Wracamy się z tym kilofem.
Jednak się... Boże, jaki ten kilof jest ogromny. Nie. Jednak to był głupi pomysł. Nie wiem, czemu ja tak zrobiłem. Wydało mi się to logiczne. Nie wiem czemu. No to jedyną logiczną opcją, którą ja mogę teraz tutaj dokonać, tam też się jakaś ma świeca świeci, to jest wyjście stąd chyba. Jedynie. Nie widzę tutaj żadnej innej opcji. Aileen, przesuń się. Halo, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo panią, że się pcham w kolejce, ale muszę przejść. Dobra? To jest piekło, tak? Tutaj tych obrazków to tak... Jasne? Dobra, już wam tłumaczę, o co tu chodzi. Zatrzymałem, bo nie wiem, czy tu się nie będzie zaraz coś działo. Pewnie trzeba przez tamtą ścianę się przebić, bo to oczywiste.
Sprawa ma się tak. Ten Walter nie żyje tak naprawdę. To wszystko to jest jego projekcja. Po prostu jego ciało, jego dusza, nie wiem, jego coś, jaźń, została rozerwana na dwie części. Na dorosłą wersję Waltera i na tą dziecięcą wersję Waltera. I Walter został pochłonięty tymi 21 sakramentami, dostał na łeb po prostu i uwierzył, że ten pokój to jest jego matka i teraz chce przywołać tą matkę, chce wykonać te 21 sakramentów, chce to dokończyć. Nie dokończył tego, bo Eileen żyje, ja też żyję jeszcze, nie? Znaczy ja w sensie Henry. I powoli jest Eileen przeciągana, przejmowana przez tego Waltera, przez tego ducha Waltera bardziej bym mógł powiedzieć chyba, przez to projekcję. I chodzi o to, że musimy go zabić, bo gdziekolwiek tylko będziemy, on nas dopadnie, jeśli go nie zabijemy. To jest głównie to, co powiedział ten typo z sufitu. I to jest pewnie Joseph, tak? To jest prawdopodobnie Joseph, bo on tu pisał wszędzie notatki, to jest jego apartament, także strzelałbym, że to on. No i my musimy go powstrzymać, na to wychodzi. Tak? Musimy pewnie tą pępowinę gdzieś zebrać skądś. Jeszcze nie wiem skąd, ale skądś. I kontynuować przygodę. No jedyną rzeczą, co możemy zrobić, to podejść. Ale miałem nosa z tym kill-offem, tylko nie tego kill-offa użyłem, nie? Tutaj jest kill-off wetknięty w ścianę. Czy chcesz podnieść kill-off? Tak. Kill-off nadziei. A tamten był despair. Nadzieja jest napisana na rączce. Nie wygląda na to, jakby mógł być użyty jako broń. Aha, czyli to nie jest broń, tylko to jest przedmiot używalny. A tamten był jako broń. Czyli tym będziemy mogli pewnie rozwalić tą ścianę, nie? Nie mogę tego użyć? A to ciekawe. A może muszę w realnym świecie tego użyć? W sensie w tym realnym pokoju? Ma to poniekąd jakiś sens, ale to nie w tym wymiarze? Albo musimy wyjść z tego mieszkania? Ciekawe, czekaj, może spróbujemy wyjść stąd. Nie wiem, co się wtedy wydarzy, ale... Nie no, spróbuję tego potraktować tym kill-offem... ścianę. Nie wiem, co to zmieni, ale może to o to chodzi. Tędy? Nie, no wróciliśmy się do tego pomieszczenia tutaj. Czyli to tak naprawdę nie, to nie tędy, to nie tędy droga. Mam się chyba wrócić do apartamentu, chyba tego gra ode mnie oczekuje. Rozwalić sobie ścianę w chacie. Jedyna logiczna opcja, jaka mi do łba w tym momencie przychodzi. Bo tutaj też nic nie ma, to wszystko żeśmy podnieśli. Mhm. Dobra! Skoro gra tego wymaga, to rozwalimy ścianę. Wejść? Oczywiście. No, jakby jeśli to nie zadziała, to nie wiem, co zadziała. To by było logiczne, że w prawdziwym świecie muszę to rozwalić, tę ścianę, a nie w jakimś tym. Nie ma tutaj tego ducha, także wszystko zadziałało. To by było logiczne, że to tutaj muszę rozbić ścianę, a nie w tym świecie, o tu, muszę rozwalić, a nie w tym świecie, wiecie... tej projekcji, bo koleś wykonał jakiś tam rytuał i przez to powstał w ogóle ten wymiar alternatywny. Tam było ten Joseph o tym mówił, muszę się zobaczyć, co tu się dzieje. Coś tu się zwaliło. Coś było słychać. Sprawdźmy w ogóle przez te, czy coś tu się dzieje. Ktoś tu łazi? No nikt tu nie łazi za mocno. Więc to chyba nie tu, a może to tutaj. Może to się zawaliło w ogóle, to też ma sens. Że się zawaliło to przejście teraz i nie będzie można go użyć. Bo po co? Bo tam i tak nie ma nigdzie do przejścia. Pewnie tutaj w tym wymiarze będę musiał głównie walczyć. O, zaraz się okaże. Ale się rozochociłem normalnie. Ale jestem ciekawy, zaraz potraktujemy. Nie, czekaj, może to tu trzeba, ale to tu? To bez sensu by było. Jakbym tutaj miał tego użyć. Może po prostu zobaczmy sobie przez ścianę. Nie. Królik jak był, tak był. Spróbujemy to rozwalić. Nie mogę tego użyć, czyli to nie tu. Tak, to jedyną rzeczą, jaka mi przychodzi do łba, to jest rozwalenie tej ściany. Także zasadźmy się na tą ścianę, walnijmy tak ostro. Z sercem. O to chodziło. O to właśnie chodziło. Tylko ciekawe, gdzie ja teraz wyjdę, idąc przez tą dziurę. Możemy sobie założyć. Nie, no tutaj jest... Będzie chodzonka jakaś, więc... Nie możemy żadnej broni używać.
Okej, ja jestem pokonany w tym momencie. Co to jest? To jest ciało Waltera Sullivana. On przez cały czas, cholernik, był za tą ścianą. Okej, dobra, starczy. No dobra, ciało już mamy. Wygląda creepy jak jasna cholera. Szczerze, to jest najbardziej creepy model ever, jaki widziałem w tej grze. Serio. Jeśli chodzi o modele czegokolwiek w grach, które są creepy, ten model zapadnie mi w pamięci. Serio. To wygląda przerażająco. Zobaczcie, co to jest. Co to kurna jest? To jest przybite ciało Waltera do jakiegoś łóżka, do jakiegoś krzyża, co... Jezu Chryste, co oni to wymyśli? Jestem pod wrażeniem. Jestem mocno pod wrażeniem. Takiego chorego gówna to się tu nie spodziewałem. Ja pierdacze, ale mam dreszcze teraz, jak to zobaczyłem. Jezu Chryste. Wiecie, jak mi tętno skoczyło? Matko Boska, a nic się nie dzieje. O Jezu. Jeszcze tylko tak, no. Dobra, mamy ciało Waltera. Czyli ciało, które było wspomniane w tej książce. Teraz to, co mi będzie potrzebne, to ta pępowina. W pierwszej chwili myślałem, że to jest przeciwnik, nie? Ale nie. Jeszcze potrzebna mi ta pępowina prawdopodobnie, którą muszę gdzieś tam wsadzić, albo nie wiem, do ręki dać, cokolwiek, ale muszę gdzieś tu umieścić to pępowinę. Nie mam pojęcia, jak się do niej dostać, bo to było w pokoju tego superintendent. A jak ja mam się tam dostać, to już niech to będzie pewnie słodką tajemnicą. Jezu, ja się boję do tego plecami odwracać, serio. Ale muszę do tego podejść. Walter, jego ciało, jest okręcone jakimiś takimi dziwną, jest to taką dziwną rurą. Czyli miałem się temu przyjrzeć? No kurna stary, nie wiem, ale jeśli musisz, to spróbuj. Coś jest u niego w płaszczu. Co? Czy mam zajrzeć do kieszeni? No jak musisz. Klucze wyzwolenia? Wolności? Wyzwolenia. Ekstremalnie, jakby to wam po polski przełożyć, wyglądające na bardzo takie złe klucze trzymane przez ciało Waltera. Czy my wychodzimy właśnie z pokoju 302? I guess. I prawdopodobnie, czy to jest prawdziwy Walter Sullivan? Śmierdzi nieprawdopodobnie. Prawdopodobnie jest tutaj od jeszcze przed tym był tutaj, zanim ja w ogóle się tu wprowadziłem. To musi być Biblia tego kultu. Serio się boję, kurna, plecami do tego typa odwracać. Tutaj jest jakiś moździerz i rozcierarka w tym moździerzu. Okej. Ta miska wygląda, jakby była stworzona z obsydianu. I tu jest jakaś piła. Co ten Walter tutaj robił? Dobra, nie będziemy mu się patrzeć na ryj, albo może... Jezu kochany. Skrzydła jakieś? Stary, jak ty tego dokonałeś sam? Nie wiem, nie mam pojęcia, chyba nie chcę wiedzieć. Musimy wyjść z pokoju 302. Serio, musimy chyba to zrobić. W tym momencie. Czekaj, co mam? Świeca... No bo nie widzę niczego innego. Don't go out, Walter. Wow. To teraz wszystko nabiera w ogóle sensu, nie? Przerażającego sensu, ale nadal. Ja cię... Wow. Tak jak wcześniejsze etapy gry, powiedziałbym, że dzieci, powiedzmy, byłyby w stanie łyknąć. Tak widzę, że ten odcinek... Ja się sam, kurna, boję tego. Sam się boję tego typa, nie? What the fuck? Po prostu kuźwa nie. Dobra, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy tu się nie będzie coś działo zaraz. Bardzo możliwe, że my się zbliżamy bardzo szybko do końca. Nie wiem, ile zostało jeszcze w tej grze, ale ja już śmierdzi mi to końcem gry. Więc w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Ja wiem, że urywam w ciekawym momencie. Ja też jestem ciekawy, co będzie dalej. Ale miejcie cierpliwość, chyba warto. To, co żeśmy dzisiaj zobaczyli, to warto czekać na następny odcinek, okej? No, także w tym miejscu zakończymy, bo jest i tak już najwyższy czas. No, jestem pod wrażeniem. Jeśli koniec gry będzie równie wybuchowy, co teraz, to niż jak to, co się teraz dzieje,
to gra naprawdę zyska w moich oczach, bo już powoli zaczęła troszeczkę tracić. Także wow, krótko mówiąc wow. To było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.